Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, pierwszy dzień Nowego Roku poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie, Bożej Rodzicielce. Tydzień temu w uroczystość Bożego Narodzenia stawała przed nami tajemnica Boga, który zamieszkał wśród nas, Słowa, które stały się ciałem, Boga, który przyszedł do nas jako nasz brat, nasz przyjaciel, Książę Pokoju Emanuel. Można powiedzieć, że pierwszy dzień świąt Narodzenia Pańskiego to dzień, w którym pochylamy się nad tajemnicą Boga, który jest miłością nieskończoną, tak wielką, że staje się jednym z nas. Tajemnica Bożego Narodzenia to też, jak już mówi sama nazwa, tajemnica Bożej natury, Jezusa Chrystusa, bóstwa naszego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj, na koniec oktawy Narodzenia Pańskiego, staje przed nami tajemnica Jego człowieczeństwa. Rozważamy i czcimy, uwielbiamy Jego Matkę, niepokalaną Dziewicę, Bogu Rodzicę, Dziewicę Maryję. Stajemy wobec tego ogromu tajemnicy, która również przerasta rozum ludzki. Jak to bowiem możliwe, że człowiek, Maryja, urodziła Boga? Jak to możliwe, że stworzenie przyniosło na świat swojego Stworzyciela? Dotykamy tu tajemnicy niepojętej. Tajemnicy, którą teologowie rozważali na wiele różnych sposobów. I trzeba przyznać, że przez pierwsze 400 lat Kościoła trwały w Kościele nieustanne dysputy, wręcz niekiedy błędy i herezje, dzięki którym nauka prawdziwa, powszechna, katolicka i apostolska została dopracowana i wykształciła teologię poprawną. To właśnie w 431 roku na Soborze Ekumenicznym w Efezie, na którym zjechali wszyscy ówcześni biskupi Kościoła, tam podjęto jednogłośną decyzję, że Maryję rzeczywiście można nazywać najpierw greckim słowem Theotokos, a po polsku mówimy Boża Rodzicielka, Bogu Rodzica. To właśnie wtedy, pod koniec IV wieku i na początku V, szalała jedna z herezji ówczesnego świata, zapoczątkowana przez biskupa o imieniu Nestoriusz, który twierdził, że co prawda Maryja była matką Jezusa, można mówić, że była matką Chrystusa, ale nie można mówić, że była matką Boga. I w odpowiedzi na tę herezję, na ten błąd, Kościół orzekł, że to nieprawda, że prawda apostolska jest jedna, że rzeczywiście Najświętsza Maryja Panna, ta, która w Piśmie Świętym nazywana jest Matką Pana, która przyniosła na świat Emanuela, Boga z nami, tylko dzięki temu, że możemy stosować zasadę zwaną po łacinie communicatio idiomatum, czyli wymiana orzeczeń, wymiana nazw, wymiana określników czy wymiana przymiotników, możemy wtedy mówić, że człowiek się urodził, ale też Bóg się rodzi, że człowiek umarł na krzyżu, ale Bóg umarł na krzyżu, ponieważ w osobie Jezusa Chrystusa, w boskiej osobie boskiego Syna zostały w sposób tajemniczy, dla nas niepojęty, zjednoczone ostatecznie i całkowicie dwie natury. Natura Boga żywego i natura człowieka. To właśnie dzięki temu Maryja nazywa się Bożą Rodzicielką. I to właśnie dlatego dziś, pierwszy dzień Nowego Roku, czcimy Maryję, przyzywamy jej obecności, przyzywamy jej orędownictwa, aby cały ten 2012 rok Pański był dla nas rokiem błogosławionym, był rokiem szczęśliwym, był rokiem wielu dobrych dzieł, które staną się naszym udziałem. Od wielu już lat 1 stycznia jest uważany jako dzień pokoju, dzień modlitwy o pokój. Już po raz 45 papież wystosował z tej okazji specjalne orędzie i również obecny Ojciec Święty Benedykt XVI na tę Światową Niedzielę Pokoju napisał specjalne słowo, w której przypomina o obowiązku troski o wychowanie młodego pokolenia do sprawiedliwości i pokoju. Papież najpierw zastanawia się, czym jest wychowanie, mówiąc, że to jest bardzo szlachetne zadanie stojące przed każdym człowiekiem.
Następnie mówi o tym, że trzeba wychowywać do prawdy i do wolności, bo jak już mówił święty Augustyn, czegóż dusza pragnie na sposób bardziej żarliwy niż prawdy. Do tej prawdy, do życia w prawdziwej wolności musimy się ciągle wychowywać, wychowywać młode pokolenie, ale również sami troskliwie walczyć o swój osobisty rozwój. Następnie papież mówi o wychowaniu do sprawiedliwości, tej sprawiedliwości ludzkiej, ale też ostatecznie mówi, że zadaniem dla każdego z nas jest troska o wychowanie do pokoju. I właśnie chciałbym przeczytać tylko jeden punkt, jeden fragment z tego orędzia papieża mówiący o wychowaniu do pokoju, bo jest on bardzo żywy, bardzo potrzebny dla każdego z nas. Najpierw papież przypomniał to, co mówił Sobór Watykański II. Pokój to nie tylko brak wojny. Pokój to nie tylko równowaga sił. Nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, czy wytrwałego dążenia do braterstwa. I następnie Benedykt XVI pisze tak. Pokój jest owocem sprawiedliwości. Prawdziwy pokój jest skutkiem miłości. Pokój jest przede wszystkim darem Boga. Rozpoczynamy nowy rok. Modlimy się o pokój na świecie. Ale nie będzie pokoju na świecie, nie będzie pokoju między narodami, nie będzie pokoju między sąsiadami, między rodzinami, jeżeli nie będzie najpierw naszego pokoju z Bogiem. Jeżeli nie będziemy mieli więzi z Bogiem, który jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. Jeżeli nie będziemy trwać i rozwijać tej naszej intymnej przyjaźni z Jezusem Chrystusem, który dla nas narodził się w Betlejem, dla nas umarł na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i dla nas posyła swojego Ducha. Tylko wówczas prawdziwy pokój będzie udziałem naszych serc, będzie naszym udziałem w naszych domach, rodzinach, zakładach pracy w ciągu całego naszego życia. Pokój, jak mówi papież, to owoc sprawiedliwości. Pokój to skutek prawdziwej miłości. Niech ta Boża miłość, którą kontemplujemy, patrząc na żłóbek betlejemski, stanie się rzeczywiście naszym udziałem. I niech błogosławieństwo Boga, Odkupiciela i Stwórcy każdego z nas, nas nieustannie umacnia, prowadzi w tym nowym 2012 roku. Chciałbym zakończyć słowami życzeń. Życzeń, które usłyszeliśmy już w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jest to błogosławieństwo, jakie Mojżesz uczył swojego brata Aarona, aby ten wypowiadał je nad każdym swoim współbratem, współwyznawcą. To do Ciebie, siostro i bracie. Te słowa są również skierowane. Niech one będą wyrazem naszej wspólnej troski o prawdziwy pokój w naszych sercach. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen.